Jest chyba generalnie problem ze świeckimi w kościele. Był taki kongres nowej ewangelizacji poświęcony świeckim, nazywający ich wielkim olbrzymem śpiącym. To jeszcze słowa pewnie nie tylko z tego kongresu, dużo wcześniejsze. Gdzie tkwi problem w Polsce? Obudzić olbrzyma to była książka księdza Eugeniusza Werona, którą swego czasu napisał. Jako Palotyn zakochał się w świętym Wincentym Palotnym, który już w pierwszej połowie XIX wieku mówił o odpowiedzialności świeckich za Kościół. Dopiero po 150 latach praktycznie Sobór Watykański II tę myśl podjął i dzisiaj od strony teologicznej mamy tę kwestię, że tak powiem, w miarę rozpracowaną w Kościele, natomiast są pewne trudności praktyczne, na ile chcemy włączać świeckich w odpowiedzialność za Kościół. Ta odpowiedzialność za Kościół praktycznie, trzeba powiedzieć, wynika już z samego sakramentu chrztu. Każdy człowiek poprzez ten sakrament wchodzi w Kościół, a więc bierze odpowiedzialność za ten Kościół. Można by to porównać do rodziny. Jeśli ktoś jest w rodzinie, tworzy tę rodzinę, to zawsze będzie chciał dobra dla tej rodziny. Tak samo każda osoba ochrzczona będzie chciała dobra dla całego Kościoła. Czy to poprzez dawanie świadectwa w swoim własnym środowisku, w którym żyje, pracuje czy uczy się, czy też poprzez wejście w pewną, że tak powiem, pracę strukturalną Kościoła i tutaj przyjęcie odpowiedzialności nie tylko za nauczanie jako katechetka czy katecheta w szkole, ale tak samo myślę o wyższych uczelniach, szczególnie o wydziałach teologicznych, czy też wchodzenie w pewną, że tak powiem, administrację struktur Kościoła. Najlepszym przykładem był chociażby Jan Paweł II, który właśnie miał swojego rzecznika jako stolicy apostolskiej, pana świeckiego, a więc papież nie bał się osobie świeckiej powierzyć takiego zadania. Ale czy nie ma tutaj problemu bardziej przyziemnego? Myślę tutaj o ekonomii. Wydaje mi się, że w naszym kościele w Polsce jest cały czas jeszcze wielu duchownych, tkwi gdzieś w starym systemie, w którym rzeczywiście uzasadnione było podejrzenie dopuszczania świeckich. Gdzieś chyba jeszcze tego jakieś pozostałości są. To znaczy na pewno ten czas komunizmu w Polsce stworzył pewne myślenie u księży. Ja przyznam się szczerze, jestem też jeszcze z tego pokolenia, które było święcone za czasów komunizmu, ale dzisiaj, kiedy w latach 90. te zmiany strukturalne w Polsce nastąpiły, chciałbym widzieć świeckich, którzy bardziej będą nie tyle, żeby się angażowali, bo się angażują, ale żeby byli przez przedstawicieli Kościoła angażowani właśnie w odpowiedzialność, nawet tę strukturalną Kościoła. Czy dobrze rozumiem, że po prostu brakuje nam w Kościele troszeczkę konsekwencji? To znaczy, świeccy tak, chodźcie, ale nie do końca. Bo... To znaczy, można powiedzieć tak krótko, teoria jest piękna, czyli refleksje teologiczne są wspaniałe. Dokumenty nawet stolicy apostolskiej czy papieży są wspaniałe. Tylko chyba nie potrafimy się wczytać do końca i później ich realizować. Czyli co, na koniec, czy można by powiedzieć w ten sposób, śpiącym olbrzymem są świeccy zdecydowanie, ale troszkę gdzieś śpi jeszcze inna część czasami. To znaczy, parafrazując tytuł książki księdza Werona, Obudzić olbrzyma, trzeba by powiedzieć, że może niektórym księżom, mówiąc tak najogólniej, trzeba by do ucha podstawić jeszcze budzik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.